Wiesz, to są tam już jakieś kwoty, padają gdzieś tam. I nie ukrywam, że są to fajne kwoty. Ja ci naprawdę daję słowo honoru. Tak naprawdę ja na MMA do dzisiaj nic nie zarobiłem. Wręcz uważam, że dużo straciłem. Tym razem po raz pierwszy tak. Masz rację, pieniądze tutaj decydują najprawdopodobniej, gdzie to będzie. Czy doczekaliśmy się w Polsce czasów, kiedy ktoś jest w stanie zapłacić więcej niż KSW? Bo wydaje mi się, że tak. Mówisz, że ty na MMA nie zarobiłeś, ty na MMA wiele straciłeś. No to tak. Po jasną cholerę ci to MMA. No właśnie ten fanfight. No to ja rzucę nazwiskiem, bo różne plotki w środowisku się słyszy. Tak. Tak myślałem. Artur Mazur, klatka po klatce, ze mną Jakob Szostak, trener personalny, zawodnik MMA. Witaj, Jakob. Cześć, siemano, hejka. I od razu pierwsze pytanie. Jak ty sobie radzisz w tych trudnych czasach? Bo myślę, że to nie są łatwe czasy dla osób aktywnych i osób, które prowadzą biznesy. Ale no, ciekaw jestem, jak to wygląda z twojej perspektywy. Wiesz co, jeżeli chodzi o stricte branżę sportową, to branża sportowa ma się dobrze. Ma się dobrze z tego powodu, że pojawiły się po prostu nowe możliwości, nowe rozwiązania. Mamy wiek, który mamy i mamy możliwości internetowe, dzięki czemu ludzie zaczęli chętniej korzystać z usług trenerskich, ale online. Czyli po prostu oczekują teraz od takich ludzi jak ja albo ktoś inny, oczekują, nie wiem, rozpiski drogą internetową, treningu personalnego przez Skype'a. To jest taka nowość i to też jest bardzo fajne, bo ktoś mieszka we Wrocławiu, a może zrobić z kimś trening, kto mieszka w Gdańsku. No i przede wszystkim bardzo dużo treningów plenerowych teraz się pojawiło, bo już można prowadzić właśnie treningi jeden na jednego, więc jakby ten sport po prostu się dostosował do sytuacji, jaka jest teraz i w moim osobistym odczuciu w branży sportowej, nie mówię o fitness klubach, bo fitness kluby mają naprawdę przechlapane, ale ogólnie w branży sportowej dalej jest możliwość normalnej pracy, normalnego zarobku. Napięty jest ten twój grafik, ale nie tylko twój, bo też twojej żony. Jesteście specyficznym małżeństwem, które ma bardzo podobne pole do działania zawodowego. Tak, wiesz co, jakby no, nie ukrywam, że my nie odczuwamy jakby jakiejś takiej większej nudy bądź większego znużenia, bo tutaj jakieś śniadaniówki właśnie, gdzie gdzieś tam gadamy też o tematach dietetycznych, czy jakieś takie, nie wiem, no praca z klientem, mamy ją tak naprawdę cały czas, wykonujemy ją po prostu głównie telefonicznie na dzień dzisiejszy i jakby tak to wygląda, ale tak ciągle jesteśmy w pracy, można tak powiedzieć, więc no i jeszcze trzeba znaleźć czas na aktywność fizyczną, tak, czyli na jakieś treningi, teraz fajna pogoda się zrobiła, no to można było rower wyciągnąć, jest też fajnie. No to taki pozytywny przekaz płynie, co mnie bardzo cieszy, bo wspomniałeś o tym, że w przypadku klubów fitness ta sytuacja wcale nie wygląda różowo, czyli ty możesz powiedzieć, że finansowo jakby nie odczułeś tego, co się stało teraz, mówię nie. O tej pandemii? Nie, nie ukrywam, nie odczułem w żaden sposób. Żaden ze sponsorów mi się, które mam, nie wycofał się. Wręcz akurat moi jakby sponsorzy tutaj też teraz nimi jest wręcz większe zainteresowanie, bo to jest firma suplementacyjna oraz firma, która ma rowery, więc jakby tutaj teraz wszędzie wszyscy jeżdżą na rowerach, bo to jakby jest najbardziej popularna aktywność, więc jakby sponsorzy nie odczuli, a jeżeli chodzi o ilość pracy, nawet śmiem twierdzić, że mam więcej pracy, bo większość ludzi po prostu myślała, że ja nie układam treningów domowych, a jako, że teraz siłownie są zamknięte, układam tylko treningi domowe, więc ludzie jakby zaczęli korzystać, w moim odczuciu nawet więcej, że mam daną chwilę więcej pracy. Oczywiście ja nie próbuję tym się jakoś tam chwalić, szczycić, tylko bo ja współczuję tym ludziom, bo dla wielu ludzi to jest tragedia i mi po prostu się pofarciło, miałem po prostu szczęście, ale uważam, że no, powinniśmy próbować szukać jakichkolwiek pozytywów w tej sytuacji. Wiadomo, ktoś może powiedzieć, że mi łatwo jest mówić, bo ja nie tracę nic, no ale jakby nie mamy wpływu na to, co się dzieje, a kluby fitness no, cierpią mocno, bo trzeba płacić czynsz, jest wiele opłat, kluby robią zbiórki, żeby to jakoś utrzymać, no i po prostu mam nadzieję, że do końca tego miesiąca te kluby odpalą, bo będzie cienko moim zdaniem, jeżeli chodzi o dalsze funkcjonowanie klubów i wiele fajnych klubów mogą zamknąć, nie tylko kluby fitness, ale również kluby sportu walki, szczególnie nawet kluby sportu walki, bo jednak walki nie są aż tak komercyjne,
żeby nie chodzi tam aż taka duża ilość osób, na której po prostu się zarabia się, czyli ci ludzie, którzy przychodzą robić cardio na siłowni, na bieżnię na przykład. No właśnie, wywołałeś ten temat, o który chciałem cię zapytać. To jest twój klub, Warszawskie Centrum Atletyki, dwukrotnie albo trzykrotnie Herakles za najlepszy klub roku w MMA i teraz za pośrednictwem portalu Zrzutka, no ja widziałem, że klub prosi o pomoc. No, jeśli pojawia się taki apel, no to wydaje mi się, że sytuacja jest niepokojąca, a wręcz dramatyczna. Czy wiesz co, w moim odczuciu po prostu każdy szuka jakiegoś tam rozwiązania w tej sytuacji, jakiegoś tam wsparcia, jakiejś formy pomocy i oczywiście jakby klub czymś takim wystąpił. Ja oczywiście jak najbardziej rozumiem to ich zachowanie, no bo tam są naprawdę duże opłaty, jeżeli chodzi o czynsz. Ja wiem dokładnie, jakie to są kwoty, to nie są małe kwoty. Niestety większość najemców moim zdaniem zachowuje się nieracjonalnie, no bo jeżeli ktoś od ciebie wynajmuje od lat pomieszczenie i wiesz, jaka jest sytuacja, no to po prostu może warto pomyśleć o obniżce, a niestety większość jakby nie chce iść na rękę, nie myśląc o tym, że teraz będzie na tyle ciężka sytuacja, że na przykład ja, jeżeli bym chciał otworzyć swój własny klub, ja bym czekał przynajmniej 2 lata, żeby mieć pewność, że znowu nie będzie takiej sytuacji, bo mógłbym wtopić niesamowitą ilość pieniędzy. Więc oni tej powierzchni, jeżeli klub padnie, nie wynajmą nikomu, bo nikt jej nie weźmie, bo każdy będzie się obawiał tego, co przed chwilą się stało. A nie obawiasz się tego, że nie wiem, no przyszłość WCA, no to jest bardzo zasłużony klub w polskim MMA, stoi pod znakiem zapytania, no bo tak, no mówię, jak widzi się w sieci taką prośbę, no to wiesz, no różne myśli przychodzą do głowy. Wiesz co, generalnie jakby ja uważam, że klub przetrwa z tego powodu, że MMA powolutku się odmraża już. Zaraz za chwilę pojawiają się już gale studyjne. Zawodnicy gdzieś tam powolutku już każdy w swoim zapleczu gdzieś tam zaczyna te treningi, no bo już tutaj jakby ja w sumie nie wiem, czy można mówić, czy nie można mówić, kiedy są daty, ale chyba Babilon chyba już podał oficjalnie. Babilon tak, podał, 29 podał. Maja, więc tak. Nie ma się co oszukiwać, przecież ci zawodnicy gdzieś tam w zaciszu domowym, jeśli nie w klubach, no to muszą się przygotować. Tak, z tego co słyszałem, gdzieś tam Fen niedługo się odezwie. 13 czerwca. A, no to już się odezwali. No to KSW pewnie też za chwileczkę gdzieś tutaj się... Jakby myślę, że wiele federacji zacznie po prostu robić gale studyjne. Tutaj chyba pierwsza taka trochę rozrywkowa gala, tak? Czyli Fen MMA zrobili galę studyjną. No i tam z tego co słyszałem, to jakby dużo ludzi chciało to oglądać, bo nie ma co oglądać. I nie oszukujmy się, moim zdaniem teraz gala studyjna to jest fajne rozwiązanie, bo sam z przyjemnością wykupię takie... że powiem, żeby tą możliwość oglądania, bo nie ma co oglądać i sam się nudzę po prostu, tak? No dobra, a jak wygląda sytuacja, jeszcze chcę wyczerpać ten wątek związany z branżą fitness wśród twoich znajomych, jakie to są głosy, jakie ty odbierasz sygnały, no bo wiemy i to cieszy, że u ciebie akurat ten biznes się kręci, otworzył się na nowe kierunki, a jakie ty odbierasz sygnały z branży? Wiesz, to jest dużo uwarunkowane od tego, kto jak zdołał przystosować się do czasów, które mamy, czyli czasów internetowych. Ja już od kilku lat tak naprawdę swoją działalność właśnie wdrażałem przede wszystkim w internet i też gdzieś tam inwestowałem i pieniądze i jakąś tam platformę i tak dalej, czyli wszystko starałem się iść w kierunku internetu, żeby pracować z ludźmi tak zwane online. I ludzie, którzy robili podobnie jak ja, to normalnie żyją, normalnie funkcjonują. Tacy trenerzy, którzy gdzieś tam pracują stacjonarnie, no to niestety oni faktycznie, jakby ja nie mówię, kto jest lepszy, kto jest gorszy, bo niektórzy z nich są niesamowitymi fachowcami, ale po prostu, no niestety oni cierpią tutaj faktycznie mocniej, no bo jednak nie ma tego fitness klubu i też uważam, że jak ta cała sytuacja się skończy z tą pandemią, tak, to i tak wiele osób będzie bało się pójść na siłownię. Więc po prostu moim zdaniem ta cała sytuacja w ogóle pokazała, że przyszłość to jest internet. Nie tylko social media i tak dalej, ale również sklepy internetowe, cała sprzedaż w internecie. I to nie tylko sportowa, ale i wszystko spożywka. Przecież jest taka firma, która dostarcza jedzenie. My zawsze zamawiamy z Sylwią takie najcięższe rzeczy, żeby nie nosić, jak woda, proszki i tak dalej do prania. Zamawiamy przez internet. I termin oczekiwania 2-3 dni. To jak zaczęła się pandemia, termin oczekiwania był 4 tygodnie. To pokazało to, że mamy jeszcze lukę na rynku i jakby można pójść w tym kierunku, ale albo też mogła ta firma się
Oczywiście ona na pewno się gdzieś tam starała się przygotować, ale to pokazało, że są inne możliwości zarobku i po prostu człowiek musi zacząć myśleć, no bo co zrobić, żeby właśnie swoją działalność troszeczkę zrobić internetową, bo jednak internet jest niezależny. Ja też nie ukrywam, że czuję się mega szczęściarzem, że pracuję poprzez internet właśnie, bo ja mogę pracować wszędzie. Nieraz się zdarza tak, że wyjeżdżam gdzieś za granicę, kładę się na leżaku i odpalam sobie laptopa, ja dalej pracuję. Ja nie mam urlopu, że w ogóle nie pracuję. Ja lubię swoją pracę. Lubisz też różne aspekty tej pracy, a wiadomo, że teraz o tym porozmawiamy. To jest MMA. Nieprzypadkowo się z tobą mówiłem na tę rozmowę, bo wiem, że za kulisami się dzieje. Tam podobno takie, wiesz co, czarne Audi było widziane na drodze z Warszawy do Poznania. Czym się porusza twój menedżer? Chyba taką marką. Czy pojechaliśmy moim samochodem, więc nie czarnym Audi. A, no dobra, czyli jednak widzisz. Pojechaliśmy moim samochodem. Czy generalnie to, co ja ci mogę powiedzieć na dzień dzisiejszy, bo oczywiście musiałem zadzwonić przed menadżerem, mój menadżer Artur Staszewski zawsze się wkurza na mnie, że ja jestem najbardziej narwaną osobą i mam najbardziej niewypożoną gębę. Zresztą sam jako dziennikarz, który właśnie zajmuje się sportem walki, wie, że bardzo często mówię głupie rzeczy, bo mówię zbyt impulsywnie. I później wychodzą niepotrzebne konflikty z kimś i tak dalej, co jest niepotrzebne, więc Artur mnie też tak bardzo mocno usadza na miejsce, żeby on znał, gdzie jest swoje miejsce. Ale ogólnie są rozmowy na razie i tutaj nie jest tajemnicą, że jak powiedziałem Arturowi, że moja kontuzja już ma się lepiej, dostałem zielone światło od lekarza, że mogę jeszcze powalczyć i że ja chciałbym, bo uważam, że jakby czemu nie? Ja to tylko, że jakby też moje podejście do tego w ogóle się zmieniło, inaczej chcę podejść do tego teraz. Ale jakby, no jak mu powiedziałem, Artur gdzieś tam puścił jakieś tam swoje słuchy, no i wszystkie tak naprawdę liczące federacje się odezwały i ty najprawdopodobniej, jeżeli mówisz w kierunku Poznania, to chodzi ci pewnie o Fame, ale jakby tutaj nie tylko również ACA było bardzo chętne i tak dalej, więc jakby tych propozycji jest dużo, co dla mnie jest bardzo fajne i myślę, że to czas pokaże po prostu, co wybierzemy, a dokładnie nie czas, tylko Artur decyduje, ja mu bardzo mocno ufam. I tutaj on mi już parę rzeczy podpowiedział, nie tylko związane ze sportem, ale również mój udział w Tańcu z Gwiazdami, to była jego decyzja i szczerze mówiąc po tej ostatniej przegranej, gdzie ona jakby w takim ogólnym rozrachunku ten program był bardzo mi potrzebny, żeby zapomnieć o tym po prostu. I też nie ukrywam, marketingowo to był strzał w dziesiątkę, bo jakby to zamknęło ten rozdział przegrany i ludzie ten temat wyczerpali, bo zaczęli rozmawiać o tym, że teraz robię z siebie pajaca, bo tańczę. Tak? No i, ale generalnie nie było to złe. Nie było to złe. Ciekawe doświadczenie. No dobra. Mówisz o ofertach. No to wyliczamy, tak. Powiedziałeś. Fame MMA. Numer jeden. Czy na razie się inaczej? Na razie po prostu pogadaliśmy sobie, tak? No wiem, ale ile, rozumiem, tak? Ale jakby to liczymy, że tak powiem, zainteresowanych w kolejce. Fame MMA, ACA, liczę dalej, Babylon MMA. No tam Artur coś mówił, że coś tam było, zapytanie, ale jakby nie wiem, jak to się potoczyło. Babylon MMA. Czy była oferta z Fenu? Nie, Sveno nie będzie oferty. Bo jakby nasze rozstanie z Svenem kiedyś to było, jakby no nie było pokojowe i bardzo w ogóle kibicuję federacji, bo moi koledzy tam się biją, no ale jakby na pewno nie ma możliwości dogadania się. Ale nie będę kasował tego czwartego palca. Bo nie, można skasować. Nie, to zastąpię te pozycje innymi trzema literkami. KSW. Nie uwierzę w to, że KSW nie myśli o tym, żeby odnowić kontrakt z tobą. Wiesz co, jakby tam Artur coś mi tylko napomknął, że coś tam rozmawiał z kimś, ale powiem ci szczerze, że nie wiem dokładnie, na czym to stanęło. Wiem, że jakby była rozmowa i tam była rozmowa zarówno tutaj, ale jeszcze była jakaś tam rozmowa a propos tej Federacji Polsatowskiej, którą też zresztą KSW organizuje, tak? Czyli wodarze KSW ją organizują. No to więc mamy pięć. I, tak. I to chyba wystarczająco. I to wszystko? No to teraz się zastanawiamy, tak, no umówmy się. Nie ma co się tutaj oszukiwać, że
Kluczową kwestią dla każdego, kto pracuje, są pieniądze, bo po to się pracuje, myślę. I tak się zastanawiam, czy ktoś wysunął się przed szereg w tych negocjacjach? Wiesz, to są tam już jakieś kwoty, padają gdzieś tam i nie ukrywam, że są to fajne kwoty, więc jakby, ale na razie nie ma, jakby wiesz, to jest tam na razie, wiem, na zasadzie przecierania się, że może tyle, może tyle w takiej sytuacji, więc jakby nie ma na razie czegoś takiego, że ktoś tutaj jest jakimś tam, nie wiem, faworytem, a ja szczerze mówiąc też tak jakby mamy z Arturem taką umowę, że jak tylko zaczyna gadać o pieniądzach, to ja wychodzę. Bo jakby ja nie chcę być przy tej rozmowie, ja uważam, że nie jestem potrzebny w ogóle przy tej rozmowie, jakby, a on głupi nie jest, więc jakby niech zrobi tak, żeby każdy był zadowolony, więc jakby on obiecał mi, że po prostu już tam parę razy będę musiał gdzieś tam z kimś pewnie też razem z nim porozmawiać, ale po prostu kiedy przyjdzie rozmowa o pieniądzach, to ja wtedy idę się, nie wiem, idę sobie zjeść lody czy coś innego, tak, żeby po prostu mnie nie było. No, powiem ci, że dobrze cię Artur przygotował do tej rozmowy, ale ja będę drążył. Ale ja ci powiem, że ja ci naprawdę daję słowo honoru, że naprawdę tak jest, bo też jakby ty powiedziałeś, że tutaj kluczową rolą są pieniądze, tak? Tak naprawdę ja na MMA do dzisiaj nic nie zarobiłem, wręcz uważam, że dużo straciłem. Bo w sumie nie zarobiłem, bo każdą garzę i tak oddawałem tam zawsze na jakiś tam cel. A dużo straciłem, no bo po ostatniej przegranej hejt był na mnie niemiłosierny. Może i zasłużony, jakby ja nie będę z tym dyskutował już, to nie ma jakby żadnego sensu, ale jakby gdzieś tam wizerunkowo trochę to mogło przez jakiś czas było gorzej, dlatego ten taniec z gwiazdami to nie był całkiem fajny pomysł. I po rozmowie właśnie z Arturem, po rozmowie z trenerem Wioczem stwierdziłem, że jakby no to moje podejście trzeba zmienić, bo szczególnie, że była kontuzja, która też dała mi bardzo dużo do myślenia, bo naprawdę było słabo, była w perspektywie jakaś taka poważniejsza operacja w Niemczech i która niemało kosztuje, więc tym razem po raz pierwszy tak, masz rację, pieniądze tutaj decydują najprawdopodobniej, gdzie to będzie. No dobra, czy doczekaliśmy się w Polsce czasów, kiedy ktoś jest w stanie zapłacić więcej niż KSW? Bo wydaje mi się, że tak. To wiesz co, możemy do Artura zadzwonić, powiem dokładnie, jakie tam są kwoty i tak dalej, ale może inaczej. Może podejdźmy do tego tematu na zasadzie, że doczekaliśmy się czasów, że są gale, które również są bardzo potężnie oglądane, a jeżeli są potężnie oglądane, znaczy, że mają podobne budżety. Czy jest ci bliżej do którejś z tych federacji, które wymieniliśmy? Tych pięciu federacji? Jest to do żadnej. I ci wytłumaczę mój pogląd z bardzo prostego powodu. Ja nigdy nie będę zawodnikiem MMA. Jakby tam ktoś może mnie tak nazywać, bo mam jakieś tam zawodowe walki, ale jakby za późno zacząłem to robić, nie mam warunków fizycznych i jakby ja tego nie przeskoczę. Więc po prostu ja stwierdziłem, że będę teraz traktował MMA na zasadzie nie freak fightu, tylko my to, za które nazywamy fun fight, czyli... No walka... właśnie, bo wiesz, jak tak w trakcie tej rozmowy ciśnie mi się na usta takie pytanie, bo mówisz, przepraszam, że przerwam, ale muszę to zrobić, bo mówisz, że ty na MMA nie zarobiłeś, ty na MMA wiele straciłeś. No to tak. Po jasną cholerę ci to MMA. No właśnie ten fun fight. To co właśnie powiedziałem, że jakby fun fight. Plus teraz jest możliwość pewnie jakiegoś zarobienia, więc tym razem po raz pierwszy pewnie zarobię. Ale zobaczymy, jakby z tym też nie ma ciśnienia, bo mam swoją pracę, więc jakby po prostu nigdy mi, ja nigdy nie byłem pazerny na jakieś tam mocno na kasę, tak? Więc jakby może, a po prostu naprawdę to jest niesamowity sport. Nie tylko pod kątem tego, że to jest ciężki sport, ale klimat, ludzie. Wiesz, dla mnie MMA to nie jest tylko walka. Dla mnie MMA to jest ten klimat przygotowania, kiedy idziemy z chłopakami na obóz. Te jaja, które sobie robimy. Zresztą, wiesz, ja się zawsze śmieję, że jestem maskotką klubu, tak? Przecież maskotką mam na myśli to, że no wiesz, no gdzie są chłopacy, gdzie jestem ja, wiadomo, że jestem od nich niżej, więc jestem jakby takim, wiesz, no tak, taką maskotką klubową, tak? Jak są zawodnicy, jest maskotka klubowa, więc tą rolę maskotki pełnię ja, ale ten klimat jest tam niesamowity i po prostu chcę być
czuć tą, ten klimat sportu, tak? Jakby chcę go czuć, ten zapach, tak? Tej maty, tego, co dzieje się w szatni. To są fajne emocje, które później, mam nadzieję, że jak już będę miał dziecka, może i wnuka czy wnuczkę, to po prostu powiem i powiem sobie, słuchaj, a dziadek jak był młody, to dziadek zrobił to i to. I tak naprawdę to jest moim zdaniem najpiękniejsze. I ta nawet sytuacja z koronawirusem pokazała, że to, co dla nas jest najcenniejsze, to są emocje. I jak nagle nam zabrali te emocje, czyli nawet wyjście na spacer do kina, też są jakieś emocje, to nagle ludzie zaczęli wariować. Nie wiem, czy widziałeś statystyki, ale nawet próby samobójstwa wśród młodzieży bardzo mocno się w ogóle zwiększyła się, bo nagle rodzice siedzą w domu, rodzice pilnują, oni nie mają swoich emocji młodzieńczych. Więc to jest moim zdaniem ta karta przetargowa, co dla mnie jest najważniejsze, czyli chęć tych emocji i dlatego jestem dalej w tych sportach. Ale jak mówię, no ja nigdy nie zrobię walki jakiejś tam wow, super i tak dalej, więc traktuję to w kategorii, że zrobię jakiś fajny fun fight, tak to nazwijmy, ale nie chcę robić pato walki i tak dalej, tylko chciałbym jednak zrobić walkę z kimś, kto też ma na swoim koncie walki zawodowe. A kiedy chciałbyś wrócić do klatki? Wiesz co, jakby fajnie by było, jakby się udało w tym roku coś zrobić. No w tym roku, i to jakby wiesz, tak bardziej mówię, pewnie druga połowa tego roku, ale jeżeli nie, to i czas tutaj raczej jest moim sprzymierzeńcem. Teraz jeszcze wróciłem na studia, bo chcę w końcu tam porządkować te rzeczy takie zawodowe, więc jakby mam co robić i jeżeli to będzie w przyszłym roku, to spoko, nie ma żadnego problemu, bo ja ten czas wykorzystam na rozwój swojego biznesu, który też nowy gdzieś tam otwieramy z moim kumplem, więc jakby mam co robić, więc jak będzie w tym roku, to super, ale jak będzie w przyszłym, bardzo możliwość, to dla mnie lepiej. A czy ta kontuzja jest na tyle wyleczona, że na przykład jakby ktoś powiedział, nie wiem, za chwilę po tej rozmowie zadzwonił Artur i powiedział, no dobra, słuchaj, klepiemy się z nimi, walka, nie wiem, wrzesień, październik, to ty możesz wejść na salę treningową i zacząć normalne przygotowania? Co mam, wydaje mi się, że tak, też wiesz, ja jestem stale pod opieką lekarzy, też gdzieś tam zaproponowali mi pewne zabiegi, które mają właśnie zmniejszyć ten ból, który tam powstał między kręgami, więc wydaje mi się, że jakby jak ktoś powie, że na przykład, nie wiem, październik, tak, no to ja wtedy powiem, że słuchajcie, okej. Okay. Więc jakby nie ma problemu. Jak ktoś powie, że grudzień, powiem nawet lepiej. A jak ktoś powie, że w przyszłym roku, no to też fajnie, bo grudzień, żeby coś się działo, tak, jakby dla mnie, nie ukrywam, też jakby taką najpiękniejszą rzeczą, jaką posiadam, to są właśnie różnego rodzaju emocje, a przy okazji tych emocji też poznanie dużo mega fajnych ludzi. A czy zastanawiałeś się nad rywalem, z którym mógłbyś się zmierzyć? Wiesz co, nie, jakby nie myślałem o tym, tylko jak mówię, no nie chcę, jakby to, że ja chcę potraktować to w kategorii zabawy, no bo przecież ja tylko chyba do zabawy się nadaję, jeżeli chodzi o taki sport zawodowy, no to po prostu może być to coś śmiesznego, fajnego i tak dalej, ale nie chcę żadnych takich, wiesz, czyli też nie chcę rzucać nazwiskami, żeby nie obrazić nikogo, z kim chcę, z kim nie chcę, ale bardziej chodzi o to, że chciałbym jednak, żeby to miało dalej cokolwiek ze sportem wspólnego. No to ja rzucę nazwiskiem, bo różne plotki w środowisku się słyszy. Tak. Tak myślałem. Wiesz co, powiem ci tak. No dobra, no ale to jest totalna już nie, plotka, już... czy nie? Nie ma tematu. W ogóle nie było takiego tematu. Jakby to jest totalna plotka. Ale jakby z punktu widzenia, Popek miał zawodowe walki, ja miałem zawodowe walki, oboje ostatnio po przegranych jesteśmy, więc jakby uważam, że na poziomie jesteśmy tym samym, więc ja tutaj za bardzo nie mogę wybrzydzać przy jego osobie. Jedyny problem to jest problem wagi. To jest zdecydowany problem. I jakby moim zdaniem to, co mogłoby przeszkodzić w tym zestawieniu, no to waga, no bo jednak on waży około 120 kilo, a ja teraz przytyłem na kwarantannie i ważę 104. Jak schudnę, będę ważył 96, pewnie 95. No to jednak to będzie 25 kilo różnicy, to jest bardzo dużo. No i właśnie to jest to, o co też chciałem ciebie zapytać, bo w tej twojej przygodzie z MMA ta waga często była twoim utrapieniem. Biorąc pod uwagę warunki fizyczne, twoją muskulaturę, no to ty tak naprawdę często, no mówmy się szczerze, byłeś skazywany na pożarcie w tych walkach. No bo to... Szczególnie wiesz, jeżeli walka zawsze zaczyna się w stójce, ja też jakby wiesz, gdzieś tam analizowałem swoje zachowanie w ogóle z zeszłego roku i tak dalej,
to też trochę zbyt pewny zacząłem się czuć w pewnym momencie. Nawet jak my z tobą ostatni raz gadaliśmy przed KSW, to wtedy w Trójmieście pamiętam, i też byłem bardzo taki pewny siebie z tego powodu, że się okazało, że jedną płaszczyznę mam całkiem dobrą, to parter. No bo ten wzrost tam wręcz on mi pomaga, bo mam, ale jeżeli chodzi o właśnie stójkę, no niestety, tak jak mówisz, no nie mam warunków ku temu, więc ta waga, ale ja nie będę miał warunków w żadnej kategorii. Z tego powodu, że jakbym nawet szedł do kategorii średniej, czyli do kategorii 84 kilo, bo był taki pomysł. A jest to w ogóle możliwe? Tak, jest to możliwe, bo jakby stosunkowo mało waży jak na mnie. W sensie jakby, ja naprawdę teraz jestem, jak dla mnie jestem gruby, a waży to jakieś tam właśnie, nie wiem, 5 kilo pewnie, coś koło tego, to normalnie przy takim zatłuszczeniu ważyłbym 112 kilo. Czyli ta masa mięśniowa naprawdę jest na znacznie niższym poziomie, więc myślę, że 8,4 jest realne, tylko po prostu dalej będę tam, nie będę miał warunków fizycznych, musiałbym bić się do 70 kilo raczej, a to jest niemożliwe. Więc warunków nie będę miał nigdy, dlatego mówię, no moje podejście się zmieniło tyle, że chciałbym potraktować to w kategorii właśnie zabawy, rozrywki, i na razie chcę poczekać na jakieś tam oferty po prostu. Wiem, że powolutku lista chętnych na walkę się już zbiera się, szczególnie sztaby trenerskie tych ludzi mają pomysły, żeby nas zestawiać, no ale jakby to nie będzie takie oczywiste, takie proste. A ile czasu dajesz sobie na te decyzje, żeby złożyć podpis na kontrakcie nowego albo obecnego pracodawcy, albo inaczej niedawnego pracodawcy, czyli KSW, no bo jak domyślam się, KSW też jest tutaj w grze zresztą, co ustaliliśmy. Wiesz, jakby, no, jakby ja nie wiem dokładnie, tam chyba jakby po prostu, tam chyba nie było żadnych rozmów sensownych jeszcze, tylko chyba po prostu była jakaś chęć porozumienia, chęć rozmowy. Więc tak mi się, bo mówię, ja tam nie wiem dokładnie, o czym Artur gadał, on tylko powiedział, że po prostu rozmawiał i że jakby jakaś tam chęć porozumienia się jest. Ale generalnie jakby jeżeli chodzi o moją decyzję, no to ja mogę ją podjąć, nie wiem, za miesiąc, a mogę ją podjąć za pół roku, w sensie mi jako mi się nie spieszy, no ale jeżeli ktoś jakby postawi taką, tak wiesz, pod ścianę, że no generalnie przyjdzie z gotowym już wszystkim, że już ma pomysł, bo też chciałbym, żeby to wszystko miało jakiś pomysł, ręce i nogi i ten pomysł będzie fajny, no to jasne, mogę to klepnąć nawet jutro. No to czekamy, czekamy. Akop, ja się cieszę, że nie rzuciłeś tego pomysłu związanego ze sportami walki. Pewnie znowu się będziesz mierzył ze swoimi ulubieńcami. Nie wiem, dlaczego masz ich tak wielu. Wiesz co, czy jakby ja jestem w stanie to trochę z jednej strony wytłumaczyć, a z drugiej strony jakby są rzeczy, których ja nie umiem zrozumieć. W sensie jakby, wiesz, jakby jak siedzisz w domu przed komputerem, wszystko wydaje się bardzo łatwe i się wydaje, że wszystko jest takie proste. I niektórym po prostu zapomnieli, że jakby internet, a rzeczywistość, czy wiesz, jak niektórzy klikają sobie, mogą włączyć, wyłączyć walkę na przykład na telewizorze. A realnie to wygląda zupełnie inaczej, no bo jeżeli jest na walce 10 walk na gali, no to 10 zawodników przegra. A 10 wygra, więc zawsze ci przegrani są. To jest jakby rzecz normalna. Ale z drugiej strony jakby też jestem w stanie ich zrozumieć z tego powodu, że no ja nie jestem żadnym, wiesz, asem sportu walki, więc niektórzy po prostu się denerwują, dlaczego taka osoba walczy, dlaczego taka osoba zarabia pieniądze. Niektórych to denerwuje. No ja mogę to tylko skomentować tak, że no to nie moja wina, że ktoś mi oferuje walkę, ale jeżeli ktoś mi daje wędkę, a nawet w tym przypadku nie daje mi wędkę, tylko daje mi rybkę od razu, no to dlaczego mam jej nie wziąć? Ja bym brał. Wydaje mi się, że każdy by to wziął, bo bardzo łatwo mówić, co bym zrobił, czego nie zrobił, kiedy tego nie masz. Ale kiedy masz to na wyciągnięciu ręki, wtedy realnie zaczynasz sobie myśleć i się zastanawiać, czy to jest dobry pomysł, czy to jest zły pomysł. Więc jakby ja z walkami wiadomo, że się nie chcę się nawet rozstawać, ale to teraz bym bardziej chciał się pobawić, bo chyba tylko tak realnie mogę o tym myśleć jako o zabawie, więc tak się skupię, że jakby ja siebie w swojej głowie już nie nazywam zawodowym sportowcem, ja siebie nazywam po prostu jakimś tam, wiesz, frikiem treningowym, sportowym świrem, jak to mój przyjaciel Michał Karmowski mówi, więc to tak nie można traktować jako sportowego świra. To zakończę tę rozmowę taką ciekawostką. Wiesz, że nigdy nie robiłem wywiadu z zawodnikiem organizacji Fame MMA?
Ale słuchaj, jakby i dalej możesz tak mówić, no bo jakby ja nie jestem ich zawodnikiem, to że wiesz, gdzieś była wstępna jakaś rozmowa, ja nic nie odrzucam, nic nie potwierdzam, bardzo, w ogóle i to, co ci muszę powiedzieć, bardzo sympatyczni goście. Byłem jakby zdziwiony ich łatwością rozmowy, wymianą pomysłów, jakby takie ludzkie wrażenie zrobili na mnie bardzo fajne, no ale to jednak ciągle nie oznacza, czekaj, przepraszam cię, ale to ciągle nie oznacza, że się gdzieś tam dogadaliśmy. Więc no to... na razie jeszcze ciągle z zawodnikiem Fajmy MMA nie zrobiłeś wywiadu, więc zobaczymy, ale jedyne co muszę powiedzieć to, no czy to komuś się podoba czy nie, oni robią coraz lepszą robotę, bardzo dużo ludzi ich ogląda i to nie jest ich wina i czy tych ludzi, którzy się biją, tylko ktoś to chce oglądać. Więc to jest popyt, jest produkt, więc jakby, a w moim odczuciu ich popyt będzie rósł i ciągle będzie rósł, więc wydaje mi się, że jakby, wiesz co, Fame MMA moim zdaniem to będzie takie, jak się nazywa w Stanach? WWE? Tak jest, tak. Taki i zobacz, wrestling. I patrz, jakie to jest popularne. Tak, jeszcze szczególnie w pewnym przedziale wiekowym, nie? Ten widz jest na pewno młodszy niż widz Federacji KSW. To bez dwóch zdań. No dokładnie, więc wydaje mi się... Czekaj, jak Simile zrobiają. Wydaje mi się, że wiesz, że to jest będzie traktowane na zasadzie takiej niedzielnej rozrywki, że ludzie będą chcieli obejrzeć sobie coś śmiesznego, no bo biją się celebryci, youtuberzy, paty influencerzy, co jest w ogóle taką nowością jakby naszych czasów. Więc to raczej będzie taki na zasadzie fajnego show o charakterze sportowym, ale ten charakter sportowy tam też moim zdaniem się robi na coraz wyższym poziomie. Bo ci ludzie też trenują i tutaj chyba najlepszy przykład moim zdaniem Marty Linkiewicz, która tam się bije. Ta dziewczyna zmieniła swoje życie, jakby z imprezowiczki stała się, bardzo dużo schudła, zaczęła uprawiać sport. Wiesz, ja tam nie wnikam w tym, co ona robi i tak dalej, ale po prostu podoba mi się, że dzieciaki, którzy ją obserwują, widzą, że sport może diametralnie zmienić i dać szansę na lepsze jutro i to jest super. No i tym zakończmy. Akop Szostak był moim gościem. Czekamy, Akop, na te wieści. Pewnie myślę, że już niedługo gdzieś na profilu Shocker MMA albo u ciebie. Albo ewentualnie się. Na kochone z pociski. No tak, no to przy okazji. Ale jestem fanem czytania komentarzy. Powiem ci, najlepiej właśnie wziąć, wiesz tak, zrelaksować się, poczytać i się pośmiać. Mam takiego kolegę, nie mogę powiedzieć, który walczy zawodowo, jest bardzo dobrym zawodnikiem, to on potrafił założyć sobie profil i sam sobie to komentować negatywnie, żeby tylko tych jakby, wiesz, klepać ego tych ludzi, więc jakby to też dosyć fajna zabawa, powiem ci. Musisz kiedyś spróbować.